o tragiczną śmierć pacjentki w ciąży w szpitalu w Pszczynie obwiniany jest Trybunał Konstytucyjny, jego prezes, Ordo Iuris, obrońcy życia Kaja Godek i Mariusz Dzierżawski. Wszyscy, którzy bronią życia, są winni. A jaka jest prawda? Łukasz Karpiel, program Jaka jest prawda? Witam serdecznie. Jest ze mną pan mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris. Witam serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, panie mecenasie. W weekend media obiegła informacja. 30-letnia kobieta trafia do pszczyńskiego szpitala w 22 tygodniu ciąży, kiedy odeszły jej wody płodowe. U dziecka już wcześniej zdiagnozowano wady rozwojowe. Kobieta umiera w wyniku wstrząsu septycznego i zaczyna się niesamowita dyskusja, coraz bardziej emocjonalna, atak na Ordo Iuris, Trybunał, na Kaję Godek, Mariusza Dzierżawskiego, że to państwo jesteście winni śmierci tej kobiety. A pan, panie mecenasie, dzisiaj pisze w mediach społecznościowych, tak cytuję, prawniczka, w TOK FM prawniczka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny przyznaje, prawo zezwala na ratowanie kobiety, która jest w ciąży, gdy istnieje zagrożenie dla jej życia lub zdrowia. Obowiązująca przesłanka pozwala na to, żeby ratować kobiety. I tu już pan, no to chyba temat ani jednej więcej zamknięty. Panie mecenasie, jaka jest prawda w tej sprawie, która rozpala emocje i chyba jeszcze te emocje jeszcze wcale się nie wygaszają, są coraz większe? Emocje są niedziwne. Umarła młoda kobieta, młoda matka i na tej śmierci niestety radykalni ideolodzy, ludzie, którzy chcą promować aborcję, którzy chcą promować zabijanie dzieci, dopuszczalność zabijania dzieci, próbują zbić polityczny kapitał, taką polityczno-społeczną falę wygenerować poparcia dla aborcji. Tymczasem ta sprawa nie ma zupełnie nic wspólnego ani z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku, wyrokiem, który chroni dzieci chore, dzieci dotknięte wrodzonymi wadami przed aborcją, ani nie ma nic wspólnego z polskim ustawodawstwem, które od 1993 roku chroni życie z trzema wyjątkami. Dlatego, że jeżeli lekarze stwierdzają, że rozwijająca się ciąża, rozwijające się dziecko może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, to zgodnie z niezmiennym prawem od lat mogą ratować życie tej kobiety, muszą ratować życie tej kobiety, godząc się nawet z tym, że dziecko umrze. To jest ten tak zwany wyjątek aborcyjny, ale niepotrzebny jest wyjątek aborcyjny, żeby móc ratować życie jednego człowieka, godząc się z tym, że inny człowiek umrze. To jest podstawowa konstrukcja prawna, to jest również podstawowa konstrukcja etyczna, tak zwanego podwójnego skutku. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że lekarze byli zobowiązani do podjęcia wszelkich możliwych działań. Co więcej, fakt, że to nie ma nic wspólnego z prawem i z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, tak naprawdę przyznają również prawnicy reprezentujący rodzinę. Bo pani mecenas, która rozpętała tą burzę medialną swoimi pierwszymi wpisami, niedługo później wydała oficjalne stanowisko, w którym informuje, że rodzina skierowała sprawę do prokuratury o błąd medyczny. Błąd medyczny możliwy jest jedynie wtedy, kiedy lekarz nie podejmie działań, które są legalne i wskazane. Gdyby tych działań lekarz nie mógł podjąć z uwagi na wyrok Trybunału, to wówczas nie byłoby błędu. Nie mógłby przecież ponosić za to odpowiedzialności. A zatem zarówno prawnicy rodziny, jak i racjonalnie analizujący sprawę prawnicy dochodzą do wniosku, że wyrok Trybunału nie zaszkodził w tej sprawie. Również dzisiaj ta wypowiedź pani mecenas Kamili Ferenc z Federy potwierdza to, że również skrajnie radykalnie aborcjonistyczny ruch potwierdza, że wolno ratować życie kobiety w Polsce nawet kosztem życia jej dziecka. Tego zresztą nie sposób przekreślić takiej konstrukcji prawnej. I tutaj mamy do czynienia jedynie z emocjonalnym poruszeniem jakichś radykalnych polityków, którzy liczą na to, że nikt się w sprawie nie przyjrzy, nikt sprawy nie będzie dogłębnie analizował, że wyprowadzą na ulicę ludzi podobnie jak wcześniej wyprowadzono ludzi w Chile czy w Irlandii i w tym ogólnym emocjonalnym poruszeniu dojdzie do zmiany obowiązującego prawa, które w ciągu ostatniego roku ochroniło około 1000 dzieci przed śmiercią aborcyjną. A jak wiemy, nie doprowadziło do zagrożenia życia lub zdrowia żadnej kobiety, bo w tym zakresie prawo po prostu nie uległo zmianie.
Czyli jak gdyby mamy dwie sprawy, to co się rzeczywiście wydarzyło, czym jest tutaj, nie wiem, prawda materialna, przebieg wydarzeń, który wskazywałby, jeśli dobrze rozumiem, na błąd lekarzy jako jeden z możliwych przyczyn, a drugi to jest to, co się dzieje w mediach, to co się dzieje w mediach społecznościowych, w świecie polityki, czyli taka sprawa, która nie ma wiele wspólnego z tym, jak jest rzeczywiście, ale żyje sobie własnym życiem, bo chce się ją wykorzystać do ataku na środowiska prolajferskie. No, ja jeszcze dodam, że oczywiście sprawę bardzo głęboko konsultowaliśmy z lekarzami, również członkami Rady Ordo Iuris. Ci lekarze nam naświetlili tę sytuację, ponieważ tak zwane bezwodzie, czyli właśnie odejście wód płodowych, rozwój dziecka bez wystarczającej ilości wód płodowych jest wadą no, stosunkowo częstą. Bezwodzie samo w sobie nie przekreśla możliwości narodzin zdrowego dziecka, utrzymania tej ciąży do 28-29 tygodnia i narodzin dziecka. Bezwodzie samo w sobie nie jest też wskazaniem co do tego, że istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety. W takiej sytuacji, i tutaj lekarze działali prawidłowo, należy włączyć dodatkową diagnostykę, umieścić pacjentkę w szpitalu, obserwować, diagnozować, po to, żeby zapewnić właściwą opiekę medyczną zgodną z zasadami etyki zawodowej zarówno pacjentce, jak i jej dziecku. I w takich sytuacjach rzeczywiście może czasami dojść do zagrożenia, do takiego rozwoju ciąży, które może zacząć stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia matki i wtedy oczywiście należy ratować życie matki nawet kosztem jej dziecka, no chyba, że matka tutaj wyrazi jakiś oczywisty, mocny sprzeciw wobec takich czynności lekarskich. I mamy do czynienia albo z błędem medycznym, czyli z lekarzami, którzy nie dochowali należytej staranności, nie diagnozowali dostatecznie, nie zdiagnozowali tego momentu, a powinni byli, bo to nie jest przypadek jakiś wyjątkowy podobno, albo mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, które wciąż w medycynie się przecież zdarzają, z sytuacją nie do przewidzenia, w której po prostu doszło do tragedii, do śmierci człowieka, do śmierci matki, do śmierci dziecka, pomimo najlepszych starań lekarzy. Natomiast z całą pewnością nie dochodzi do sytuacji, w której prawo zakazywało kogokolwiek ratować albo w którym no, inne prawo mogłoby pomóc komukolwiek. No i tutaj rzeczywiście na tej podstawie budowane są najróżniejsze scenariusze, narracje, które mają wywlec ludzi na ulicę, wygenerować kolejną falę protestów. I też w liście otwartym lekarzy, naukowców, prawników, który podpisywaliśmy w ostatniej dobie tak naprawdę, opublikowanym na stronie Ordo Iuris, na samym końcu przestrzegamy przed tym, by ta sprawa i ta fałszywa opowieść snuta wokół tej sprawy nie doprowadziła znowu do ataków na chrześcijan, do ataków na kościoły, do ataków na tych wszystkich, którzy uosabiają w tej wyobraźni politycznej radykalnej lewicy ochronę życia. A przecież rok temu obserwowaliśmy takie akty agresji. Tu się pojawiają takie też argumenty, wrócę do tej sprawy, że lekarze byli poddani, tu podaję cytat, czynnikowi mrożącemu, czyli bali się działać, bo prawo zostało zaostrzone, że byli sparaliżowani, czekali. Jak pan mecenas reaguje na takie diktum? Po pierwsze, lekarze są profesjonalistami. Wykonują zawód zaufania publicznego, zawód misyjny. Profesjonaliści muszą znać przepisy prawne regulujące wykonywanie ich zawodu. Kim byłby architekt, gdyby nie znał przepisów dotyczących prawa budowlanego? Kim byłby inżynier jakiejkolwiek specjalizacji, gdyby nie znał właściwych norm i przepisów regulujących jego działalność? Lekarze również są kształceni w zakresie prawa. To nie jest tak, że lekarze są laikami w tym zakresie. Lekarze doskonale wiedzą, jakie regulacje prawne dotykają ich specjalizacji. I doskonale wiedzą, że nic nie uległo zmianie w zakresie możliwości ratowania kobiety nawet kosztem życia jej dziecka. Ta konstrukcja prawna jest niezmienna od kilkudziesięciu lat, w związku z czym w tej konkretnej sprawie żadna wątpliwość nie mogła powstać. A jeżeli by nawet powstała, to profesjonalista powinien umieć w przeciągu 10 minut skonfrontować ją z podstawową wiedzą prawniczą. No z całą pewnością dostałby taką poradę nawet od FEDERY, czyli organizacji proaborcyjnej, która dzisiaj jasno mówi, że prawo nie ograniczało możliwości ratowania matki. Dostałby taką poradę od nas, którzy byśmy przecież powiedzieli dokładnie to samo, bo przepisy są jasne, klarowne. Więc pomysł na to, że doszło do jakiegoś efektu mrożącego, no jest, no przede wszystkim jest upadlający dla samych lekarzy, bo ich sprowadza do poziomu ignorantów, którzy nie znają regulacji dotyczących wykonywania własnego zawodu, w sytuacji, w której doskonale wiedzą, jakie prawo obowiązuje. Co więcej, powiem tak, nie było przypadku postępowania karnego przeciwko lekarzowi, który by doprowadził do śmierci dziecka w celu ratowania matki.
A zatem wszelka tego typu obawa jest całkowicie bezpodstawna. No, nie było z takich sytuacji, nie dochodziło nigdy do wszczęcia postępowań, o ile wiemy, w tym kierunku, w związku z czym no, tego typu twierdzenia o efekcie mrożącym są całkowicie bezpodstawne. Mhm. Jeszcze o tym medialnej hucpie będziemy rozmawiali, ale jeszcze wrócę do tego, co dalej w tej sprawie może się wydarzyć, no bo jest jakaś tragedia, no śmierć dwóch osób, więc tutaj ktoś musi jakieś decyzje podjąć, jakieś postępowanie winno być, więc jakby jakie kolejne kroki mogą być? No przede wszystkim wiemy już, że wszczęto kontrolę zarządzoną przez ministra zdrowia w placówce. Zapewne postępowanie wyjaśniające wszczął rzecznik praw pacjenta. Wiemy też, że rodzina zmarłej, no, kierując się właśnie stwierdzeniem o możliwym błędzie medycznym, zwróciła się do prokuratora o zbadanie tej sprawy. Więc mamy przynajmniej trzy organy, które rozpoczęły kontrolę, rozpoczęły badanie chociażby dokumentacji medycznej. I zapewne dowiemy się w najbliższych tygodniach o wiele więcej. Dowiemy się, czy tutaj mieliśmy do czynienia z błędem medycznym, czy mieliśmy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem. Co stało za tragedią tego dziecka, co stało za tragedią tej matki. Wszelkie inne, znaczy nikt nie jest w stanie teraz tego ocenić, nikt nie jest w stanie tego przesądzić. Wiemy oczywiście jedno, to nie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, nie ochrona życia stała za śmiercią tych dwojga ludzi. Natomiast no, pytanie oczywiście, czy ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność, bo ta odpowiedzialność może być zarówno na poziomie karnym, jeżeli ktoś by no, w sposób urągający standardom opieki medycznej nie dokonał właściwie diagnostyki, jak i na poziomie cywilnym. A może się okazać, że to był właśnie nieszczęśliwy wypadek. No co tu dużo mówić, w szczególności tam, gdzie mamy do czynienia ze śmiercią okołoporodową, tych nieszczęśliwych wypadków wobec dzieci jest dużo. I często jest tak, że naprawdę nie można zapobiec śmierci dziecka. W wypadku śmierci matki to się zdarza już bardzo rzadko. W szczególności w Polsce. Polska przoduje w jakości opieki okołoporodowej. Zresztą w zeszłym roku publikowaliśmy w Ordo Iuris takie statystyki, pokazując, że w ogóle państwa pro-life przodują w jakości opieki okołoporodowej, co jest charakterystyczne, bo to pokazuje ogólny szacunek dla życia. Teraz państwo opublikowali taki poradnik do dzieci utraconych, jak pożegnać, jak prawo do tego podchodzi, jak tą sprawę można przeprowadzić godnie i z szacunkiem. Na stronie Ordo Iuris ten poradnik jest do odnalezienia, ale właśnie wróćmy do tej medialnej hucpy, która, no, trzeba sobie powiedzieć, nawet użyć mocnych słów, przypomina taki taniec na grobie i ten taniec jest coraz bardziej dziki, padają coraz mocniejsze słowa. Ja dzisiaj widziałem, chyba na Krytyce Politycznej pojawiła się cywilizacja śmierci, że to ci wszyscy, którzy zmienili to prawo, są cywilizacją śmierci. Pan mecenas wspomniał o wyprowadzeniu ludzi na ulicy. Wyborcza dziś przypomina sprawę w Irlandii, która miała się przyczynić do zmiany prawa aborcyjnego w Irlandii i mówi, że to jest analogiczna sprawa. Zdaje się, nie są to uprawnione analogie. No, przede wszystkim w tej konkretnej polskiej sprawie nie mamy w ogóle czynnika prawnego jako czynnika ryzyka, który doprowadził do zagrożenia dla życia i zdrowia matki. To, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Ale to jest rzeczywiście pewien wspólny motyw, po którym też możemy poznać, że te środowiska aborcyjne mają wszystkie wspólny ośrodek sterowania, wspólny ośrodek koncepcji narracyjnych, politycznych. Bez względu na to, czy mówimy o Chile, czy mówimy o Irlandii, czy o Polsce, jakiś case jest wyciągany, jakiś przypadek tragiczny jest wyciągany. Ten przypadek tragiczny jest następnie prezentowany w krzywym zwierciadle, po to, żeby pokazać na to, że to prawo, które chroni życie, prowadzi do śmierci. Bez względu na fakty, bez względu na rzetelną analizę prawa, bo celem jest wywołanie emocji, celem jest wywołanie takiego zdrowego odruchu, że skoro prawo jest tak złe, że ludzie umierają, trzeba je zmienić i trzeba wtedy tylko zakrzyczeć racjonalną krytykę tego postulatu. Na szczęście widzimy wyraźnie, że nawet umiarkowani publicyści w Polsce i umiarkowani komentatorzy nie podpisują się pod tym emocjonalnym, pod tą emocjonalną burzą. Widzimy wyraźnie, że to racjonalne stwierdzenie, mamy do czynienia z błędem medycznym albo z nieszczęśliwym wypadkiem, zaczyna powoli chyba brać górę nad tymi emocjonalnymi krzykami. I też, no, skoro dzisiaj nawet prawnik, pani mecenas Kamila Ferenc z Federy mówi wprost, że prawo nie zakazywało ochrony życia, to znaczy, że również te radykalne ruchy aborcyjne być może nie chcą się ośmieszać.
wchodząc w ten absurdalny nurt. Jak widać, że jest to taka centralna, jakieś centralne sterowanie, o którym pan mecenas mówił, to przykładem i dowodem na to może być zmiana na przykład koloru tych manifestacji. One się stały w pewnym momencie zielone, jak w Argentynie czy w Chile widzieliśmy zielony kolor, w Polsce nagle też stał się zielony, co niektórzy złośliwci mówili, że oto pani Lampard et consortes przybiera barwy ONR-u, ale to już jest ich sprawa, ale widać wyraźnie, że tutaj to centralne sterowanie jakieś jest. No, można się było tego spodziewać. No, nie można bezkarnie zmieniać prawa aborcyjnego tak, aby usuwać przesłankę eugeniczną i liczyć na to, że te środowiska powiedzą, trudno, przegraliśmy. To było do przewidzenia. Pamiętajmy o tym, że właśnie mija rok od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Potrzebny był jakiś akcent na rocznicę. Marsze czy próba odrodzenia strajku kobiet, tak zwanego strajku kobiet, nie wypaliła. Ośmieszyła się bardzo małymi spotkaniami na rondach kilku miast. Trzeba było wymyślić coś nowego. I w tej sytuacji, no niestety, wybrano ludzką tragedię jako nośnik emocji, który ma znowu wyprowadzić ludzi na ulicę. To jest oczywiście stara metoda, tak jak mówiliśmy, natomiast no, skutki mogą być opłakane. Tymczasem pamiętajmy, że bilans tego roku jest jednoznacznie pozytywny. Nie tylko ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie stworzył zagrożenia dla nikogo, w szczególności dla matek, ale uratował przynajmniej 1000 dzieci. Dzieci z zespołem Downa przede wszystkim, dzieci z wadami wrodzonymi, dzieci, które wcześniej po diagnozie prenatalnej bywały zabijane pod presją otoczenia, pod presją lekarzy, którzy przecież sugerowali, podpowiadali takie rozwiązanie jako racjonalne, jako rozsądne. No, wiele z tych dzieci urodziło się, wiele z tych dzieci żyje wśród nas dzięki temu, że Trybunał Konstytucyjny zdobył się na wydanie tego wyroku. I ostatnie pytanie, co ten sposób narracji, jaki te radykalne środowiska aborcyjne wprowadzają, właściwie mówi nam o tych środowiskach, jeżeli one nie powstrzymują się przed wykorzystywaniem tragedii śmierci dwóch osób do celów politycznych, czy jakieś realizowanie swojego programu, to co nam mówi o tych środowiskach, czego byśmy jeszcze nie wiedzieli? Znamy te środowiska bardzo dobrze. Znamy ich struktury zagranicznego finansowania, wiemy, w jaki sposób są centralnie sterowane, ale wiemy też, że mają dzięki temu potężną zdolność mobilizacji ludzi, którzy w swojej naiwności wspierają często postulaty pozornie dobre. Przecież postulaty mówią o ratowaniu życia poprzez aborcję. To oczywiście wewnętrznie jest skrajnie sprzeczne, ale przy dzisiejszym braku pewnego wykształcenia, podstawowego obycia z logiką, wiele osób jest w stanie tego typu argumenty przyjąć. No ale widzimy przede wszystkim narastający nihilizm. Tam nie ma żadnych wartości. Tam ludzkie życie jest nic nie warte. Tam nic nie warta jest prawda. Bo przecież nie ma żadnych argumentów, które byłyby podawane przez te środowiska. Nie ma żadnych wywodów prawniczych, które by pokazywały, w jaki to sposób wyrok Trybunału Konstytucyjnego miał doprowadzić do czyjejkolwiek śmierci, do zagrożenia życia lub zdrowia. Pojawia się jakiś argument o efekcie mrożącym, ale to jest wszystko, na co są w stanie się zdobyć. Tak naprawdę nawet nie poszukują racjonalnej argumentacji. I to jest ta cecha najbardziej charakterystyczna. Oni już nie potrzebują rozumu, oni nie potrzebują racjonalnych argumentów. Oni polegają tylko i wyłącznie na takim stadnym odruchu emocjonalnym. I szczęśliwie to, co obserwujemy w ostatnich dniach, zmasowana reakcja, którą też my jako Instytut Ordo Iuris staramy się bardzo mocno włączyć, reakcja racjonalna, reakcja pokazująca rzeczywisty przebieg sytuacji, jeszcze w Polsce jest w stanie oddziaływać na opinię publiczną. A to oznacza, że mamy opinię publiczną, która jeszcze zwraca uwagę na racjonalne argumenty, co jest bardzo dobrym znakiem. I oby tak właśnie było, aczkolwiek pewnie trudno nie będzie, bo rozhuśtanie emocji w tej sprawie jest olbrzymie. Tutaj już nikt słów nie oszczędza, jak się patrzy właśnie na wpisy, komentarze pod wpisami czy pana mecenasa, czy Ordo Iuris, czy innych środowisk związanych z pro-life, to tam są takie rzeczy, że szkoda cytować. No tutaj praca na emocjach trwa. Praca na emocjach trwa, ale też pojawiają się zwycięstwa, jak chociażby to przed Sądem Najwyższym, gdzie udało nam się po latach i po 200 procesach obronić wystawy pro-life, które są kluczowe w tej sprawie, bo pokazywanie prawdy o aborcji, kampanie społeczne, które uświadamiają Polakom, czym tak naprawdę jest aborcja, że jest czymś okropnym, że jest czymś naprawdę wstrząsającym, te kampanie mają decydujące znaczenie. I to, że Sąd Najwyższy jasno stwierdził, nie wolno ścigać pro-liferów za wystawy, po latach takich procesów jest potężnym zwycięstwem, właśnie pozwalającym nam na prowadzenie racjonalnej dyskusji publicznej.
I z taką nadzieją zostajemy, patrzymy z nadzieją w przyszłość. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A to był program Jaka jest prawda, a ja się nazywam Łukasz Karpiel. Dziękuję.